Bezmyślne powtarzanie zasłyszanych informacji, podawanie dalej tzw. fake newsów. Ileż byłoby spokojniej, gdyby tego nie było i o tym dzisiaj w Małym Księciu. Mały Książę spiął się na wysoką górę. Jedynymi górami, które dotychczas znał, były sięgające mu kolan trzy wulkany. Wygasły wulkan służył mu jako krzesełko. Z tak wysokiej góry jak ta, powiedział sobie, zobaczy od razu całą planetę i wszystkich ludzi. Lecz nie zobaczył nic poza ostrymi skałami. Dzień dobry, powiedział na wszelki wypadek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, odpowiedziało echo. Kim jesteście? spytał mały książę. Kim jesteście, kim jesteście? Kim jesteście? Powtórzyło echo. Bądźcie mi przyjaciółmi. Jestem samotny, powiedział. Jestem samotny, jestem samotny, jestem samotny. Odpowiedziało echo. A, jakaż to zabawna planeta, pomyślał mały książę. Zupełnie sucha, spiczasta i słona, a ludziom brak fantazji. Powtarzają, to, co im się mówi. Na mojej gwiazdce miałem róże. Ona zawsze mówiła pierwsze. Jakaż to zabawna planeta. Ludziom brak fantazji. Powtarzają, co im się mówi, jak echo. Ileż razy, czy w mediach społecznościowych, czy w rozmowach, słyszę tą samą opinię, to samo zdanie, powtarzane przez jedną, drugą, trzecią, czwartą osobę. Sobie, ojku, pewna jakaś wiadomość poszła w jakiejś agencji prasowej, albo ktoś gdzieś w wiadomościach coś takiego pewno powiedział, bo jest to powtarzane przez jedną, drugą, trzecią osobę. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, co słyszę. Sprawdzam, szukam źródła informacji, mówię, no tak, tak, tak. Ktoś zaczerpnął z jakiegoś kiepskiego źródła, powiedział, a echo podaje dalej, podaje dalej, podaje dalej. Myślę, że warto tutaj wziąć naukę od małego księcia. I weryfikować to, co podajemy dalej. Bo echo jest świetne w górach, ale w relacjach międzyludzkich podawanie informacji jak echo, bez zdrowego rozsądku, bez przemyślenia, to prowadzi do kiepskich konsekwencji. Czyli nie bądź jak echo. <głodnie> Pogodnie Cię pozdrawiam.